Witam wszystkich serdecznie, ja jestem Werbel, a na serwerze testowym pojawiły się po raz kolejny nagrody za 7-dniowe logowanie, no i informowałem, że będę właśnie wrzucał filmy również o tym, także mamy tutaj honorowe dary, jest to troszkę bardziej uboga wersja tego 7-dniowego logowania, które było chociażby ostatnio, bo tym razem niestety nie mamy skrzynki z wyborem bohatera, znaczy zależy kto jak na to patrzy, bo ta skrzynka też jest całkiem fajna, zależy co ma dla nas większą wartość, czy właśnie postać, czy ta właśnie skrzynka. Także za dzień pierwszy, trzeci oraz piąty mamy skrzynki z wyborem doświadczenie, złoto, esencja. Za dzień drugi oraz szósty mamy po 3 zwoje zwykłe, czyli łącznie 6. Za dzień czwarty 1000 diamentów, czyli chyba tak jak było ostatnio. No i za dzień siódmy logowania mamy do wyboru takie nagrody. 5000 monet Poe, 500 magicznych esencji, 25 skrzynek z wyborem emblematów frakcyjnych, 500 okruchów żywiołów lub 250 rdzeni żywiołów. Co ja tutaj polecam? Tutaj raczej nie ma tak naprawdę jednej konkretnej odpowiedzi, bo to wszystko zależy od tego, czego w danym momencie potrzebujemy. Wszystkie te nagrody są według mnie jak najbardziej ok, po prostu kwestia tego, czego w danym momencie najbardziej potrzebujemy. Chociaż oczywiście najrzadszy obecnie przedmiot, no to zdecydowanie rdzeń żywiołów w tych czasach bym powiedział, no ale to już oczywiście zależy od Was. Także bardzo fajnie, że coraz częściej pojawiają się nagrody za 7-dniowe logowanie. Mamy coraz więcej eventów, mamy dużo kodów ostatnio, bardzo fajnych kodów. Także jeżeli wszystko będzie zmierzało w tym kierunku nadal, to myślę, że trzecia rocznica gry będzie naprawdę bardzo zacna. Ja Wam oczywiście bardzo dziękuję za obejrzenie tego krótkiego filmiku. Życzę Wam oczywiście udanych losowań, jak już oczywiście wejdzie to na serwery główne, bo domyślam się, że nie każdy obejrzy to już teraz z serwera testowego. Życzę Wam miłego, przyjemnego dnia i do zobaczenia w kolejnych moich filmach.